Witaj, ziomeczki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hard Zamestry na aukcji Orbo Blues jako Armia Shayla. W ostatnim odcinku dokonaliśmy pierwszych wojen w sumie. Oprócz tego, że mamy tutaj, że możemy ożywić matrony, co bardzo ciekawie brzmi, to zmieniamy sobie teraz broń na broń białą. Kurde, dlaczego ciągle myślę, że to jest broń biała? Broń palną i będziemy oczywiście próbowali jak najdalej pójść. Szczerze, nie wiem ile możemy realnie robić z tego, możemy zrobić od tych. Czyli w sumie moglibyśmy zrobić to, to jest trochę taki, nie wiem dlaczego na taki kolor zrobiony, chyba żeby było, że tymczasowo, więc zobaczymy co później nam da. Póki co chciałbym jakieś badania na ten czas robić i Lanius widzę, że bardzo się tutaj rozwija, co może być dla nas niezbyt dobrym pomysłem, ale co tutaj możemy? Możemy zrobić to albo jeżeli jest naszą marionetką, to może być nawet dobrze, czyli to zależy co my zrobimy, w skrócie możemy zrobić z nich marionetki i dostać jakieś bonusy do ich regionów. Tutaj akurat mają podstawowego dowódcę, więc nie ma tutaj nic ciekawego. Póki co ja tutaj już dodaję nowych naszych ministrów i widzę, że tutaj jest kolejne bonusy, które możemy wziąć. Tutaj jest infantry, produkcja, ale tutaj mamy większy breakthrough. Wydaje mi się, że to jest lepsze dla nas. O, i mamy więcej tych. Nice. Mało nice, jeżeli nam z jego, ale wiecie, czasami tak bywa. Okej, co tam chcesz? Political power? No to te 107 to nie jest jakieś dla nas męczące. To co moglibyśmy zrobić, to tutaj dodać kolejną rzecz i zmienić nasze dywizje, żeby na przykład dostały pieski. Nie po to badałem pieski, żeby teraz ich nie mieć. Gdyby coś takiego zobaczył na pustkowiach, to naprawdę bym się przestraszył. A w międzyczasie możemy zrobić Border War Decision. Okej, to jest ciekawe. A Darek, co tutaj mamy? Tutaj coś mamy kolejnego ciekawego, ale no najpierw sobie weźmy fabryki militarne, bardzo chętnie bym je dostał. No i powiem mi jedyne co to możemy się patrzeć co się dzieje. Okej, czy tutaj mamy. To jest do Walking Infantry, tutaj jest wszystko pisane. Ghoul, Fake Militia, World Book Enforcement, Special, Blue Paladin, War Armor. Szczerze nie widzę gdzie jest Super Mutant, ale czy my jesteśmy ghoulami czy Super Mutants? No to chyba tam nie ma żadnych bonusów. Okay, możemy spędzić 25 albo nie chcemy się spędzać. Albo w ogóle nie będziemy tego zużywać. Na razie co, to fajnie było ich jak najwięcej zbić punktów, żebyśmy ich mogli znów wziąć. Ale tu zobaczymy. Okej, okay, szukam, czy jest tutaj supermutant? Nie ma. Czy jest tutaj supermutant? Też nie ma. Jest tutaj? Nie ma. Też nie ma. W takim razie nie będziemy nic brać. Firearm, demolition i może trochę supermutantów do dywizji. I to jest fajne. Ok, co to jest? Customer gift dispensation. Hello. Aha. Czyli za to, że tam zgodziliśmy się na to, to dostaliśmy bonus, czyli nie tylko nas będzie biło, ale teraz będzie bonusowało, plus jeszcze zmieniło
tutaj ikonkę. Co jest fajne. Okej, okay, popatrzmy, co tutaj możemy porobić. Oprócz tego to... Nie widzę. Okej, okay, tutaj możemy sobie trochę... dostać... Okej, to jest... Zobaczymy, co to jest, ale... I co, chcę jak najszybciej tutaj przejść. Całą... całą tą... ścieżkę. Co tutaj mamy? Bo zapomniałem, co musimy jeszcze porobić, więc tak, musimy... zrobić dwie rzeczy, które w sumie mamy w badaniach. Nie mam ich wybadanych, więc... Jeszcze musimy poczekać. Pytanie jest takie, co możemy z gospodarki zrobić? Na razie nic. Póki co mamy te 5 fabryk, 4 fabryki. Więc trochę słabo jest. No ale powinniśmy sobie... Znaczy wiecie, to jest na czas? Nie, to nie jest. Powinniśmy sobie jakoś poradzić. Okej, okay, co tutaj możemy dalej zrobić? Broń, broń mamy. Może coś z gospodarką? Mamy te wszystkie rzeczy, ale mamy zbyt mało, żeby produkować. Dobra. Zrobimy trochę tego. Może to nam coś da? Póki co Cezar bardzo, ale to bardzo się rozrasta, jak zwykle. My możemy zwiększać dalej naszą stabilność. Bardzo chętnie. A na razie powinniśmy dostać te decyzje. Tak, o, i znowu chcesz nam coś zabrać. Wiedziałem, zawsze coś zabiera. I co to jest? Galvanized Defense. Okej. Okay. Ciekawe. Nie wiem, co to jest dokładnie. Ale zobaczymy później. Okay. Co to jest? To możemy w sumie zrobić. Jest pewien bonus. Ciekawy. Możliwe, że fajny do wybrania, ale najpierw spróbujmy tutaj pociągnąć jak najdalej. To. I co to jest? Tak? Conquest of the TAA. Ok, możemy się zgodzić. W głównej mierze tutaj dostaniemy Border War z. Jej. Coś tutaj jeszcze? Nie wydaje mi się, żebyśmy musieli coś porobić. Jakieś bonusiki małe lub duże. To jest fajny bonus, ale wydaje mi się Demolition będzie nas kosztowało, ale podoba mi się, że mniejsza się Fire to. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Ale możemy to dostać. To jest podstawowy bonus. Okej. Okay. Jeszcze 7 dni. I zobaczymy, co to będzie. Okej. Okay. Więc możemy tutaj zaatakować. Wybrać dowódcę. Shayla możemy wysłać. I niech się zacznie. Mamy tutaj wystarczająco dużo dywizji. Wygląda na to, że jesteśmy w stanie to przejąć. A i przejmujemy to też tak. No to fajnie. Fajna mechanika, nie powiem. Ale jeszcze sobie ogarniamy. W ogóle jak my to robimy, to... Czy oni coś dostają takiego, wiecie, że... My tracimy, czy to jest takie, że o, w sumie żadnej różnicy nie ma. Nie, oczywiście, że coś stracimy, to jest niemożliwe. Okej, okay, poćwiczcie trochę sobie tutaj. My w sumie już możemy wystawiać trochę z tych rzeczy. Niech się nam produkują. Brakuje nam trochę złomu, ale to powinniśmy... być gotowi w innym momencie.
No, mam problem, ponieważ żaden z tych rzeczy nas zbytnio nie wspomaga. A przydałoby się mieć coś, co nas by wspomagało. Okej, tutaj możemy sobie trochę polepszyć naszą armię. Okej, co tutaj chcesz? Political power? A, political power to nigdy nie jest najgorsze. Okej, więc tak. Posiadamy los. I pytanie jest, co to jest? Co to jest? Bo dziwnie to brzmi. Możliwe, że to będzie dziwna rzecz. Ale póki co wygląda na to, że póki tutaj nas nie chcą zbytnio naszych dowódców zjadać, to wszystko jest ok dla mnie. Przekładania. Ulepszymy jeszcze nasze dywizje. To może być maksimum. Tutaj coś poruchmy. Co to jest? To jest nawet fajne. A, stabilność znowu. Planning speed. Też dobre. Division. O, to jest fajne. A to jeszcze jest lepsze. Okej, co to jest? Aha. Atis pod koniec swojego życia wziął jakiś specjalny wirus tam jak on był wirus coś tam ewolucji, przyspieszonej ewolucji, nie wiem. I przez co jego ciało kompletnie się powiększyło. Chcieliśmy go pochować, ale niestety jego ciało jest zbyt duże, plus jeszcze ten sekretny vault krypta została w sumie zniszczona, więc jego ciało też trochę zostało zniszczone. No, trochę tak słabo wyszło. Okej, co tutaj możemy zrobić? Tutaj pewnie nic nie możemy robić. Tutaj możemy zaatakować Eden. I zobaczymy, co to nam da. Czym jest Eden? Okej, co to jest? Cześć! Aha! Czyli możemy poprosić o sklep, żeby nam dał Atisa. Będzie trochę nas kosztować, ale może im się udać. Dobra, wydaje mi się, że to jest dobry zakup. Okej, tutaj w sumie nic nie możemy zrobić, więc wydaje mi się, że jedyne co to możemy ulepszać nasze jednostki, żeby były lepsze. Ciekawe, czy się uda nam ożywić Atisa. W sumie wydaje mi się, że w tej ścieżce da się to zrobić. Ale spróbujemy. No, mówiłem, stabilność tej grze, możemy ją szybko tracić. Właśnie jej w ogóle już nie mamy. Okej, spróbujmy sobie dalej porobić. Teraz ten Eden będziemy chcieli zaatakować, więc może armię wystawimy przy ich granicach. Wydaje mi się, że byłoby mądre. Oni tutaj mają truce z resztą, co znaczy, że mogli być już w walce z nimi. Albo jest na początku gry rozdany. Okej. Ale mamy to już skończone. Tutaj w sumie nic nie mamy zbytnio. Możemy odzyskać trochę stabilności, co chętnie bym zrobił. Okej, kolejna doktrynka. No i kolejne tutaj bonusiki. I ile będzie tutaj nas. Jak to wygląda z tą wojną? Wygląda to, że jesteśmy w miarę przygotowani. Dobra. No, wygląda na to, że jesteśmy w miarę przygotowani. Tylko musimy się trochę poprzebijać. Jak już się przebijemy, to może się nam uda dalej iść. No, jeżeli mamy zielone wszędzie,
Oprócz tam, gdzie mają Power Armor, ale jest Power Armor, pamiętajmy o tym. No to dobrze dla nas. Dobra, póki co to próbuję się przebić, ale nie wygląda na to, żeby nam dawało. Co możemy porobić w międzyczasie? Możemy jakieś bonusiki dostać. Okej, okay. Masz tutaj trochę tego. No, wygląda na to, że już tak dobrze nam nie idzie. Próbowałem to trochę popchnąć, ale ewidentnie nie idzie. Oj. Naprawdę wy chcecie do nas przyjść? To jest jedna z tych rzeczy, które takie... Why? Dlaczego? Okej. Chcą do nas przyjść, kiedy jesteśmy państwo supermutantów, którzy chcą ożywić starego przywódcę. To jest naprawdę dobre miejsce. Okej, co tutaj możemy? Monstrous Resistance Target? No to nie. Rush their defenses. No to jest nawet dobre. Okej, okay. Próbowałem trochę mikro porobić, ale tych dywizji jest dosyć sporo ich. Jak to wygląda ze stratami? 1K. Możemy wysłać swoich sojuszników. Tak, patrony możemy trochę wykorzystać. No i w sumie dalej możemy tutaj ulepszać. Teraz supermutanty będą mogły. Podoba mi się to, ta ikonka, nie wiem dlaczego. Supermutanty teraz będą mogły trochę bardziej być. Bardziej być wyszkolone. Będą miały was akademię wojskową. Czy możemy wejść na tą prowincję? Właśnie. Nie chcę walczyć o tą prowincję ponownie. Gdzie ona jest puszta. No kurde, muszę to zrobić, bo inaczej jest coś takiego, że inaczej to ciągle będzie mi się pokazywało. Ja nie mam zbytnio gdzie to wykorzystać. Okej. Okay. Tego jest. Może sobie trochę powiększymy resztę sprzętu. Okej. Okay. Trochę źle, ale niech się tutaj przynajmniej zgromadzą. A i w sumie jest pustka, chyba że tam coś jest. Nie, tam jest pustka. Udało mi się, teleportowało naszą armię, a skończyło się na tym, że... że w sumie to nawet dobrze. Okej. Okay. No i okrążyliśmy ich. Dobra, ty możesz się wycofać w sumie. Jej. Zostali okrążeni. To... Nie wiem dlaczego chciało nam przeszkodzić. Skończyło się na tym, że nam pomogło. Dziękujemy. Dobra, tutaj jakieś kolejne bonusiki. Co tam możemy porobić w międzyczasie? Jakiś bonus. Simple cracks. No możemy trochę broni pozdobywać, też dobry plan. I jak to możemy ulepszyć? No 200, no to już trochę dobre. Jak to wygląda? No to jest pewien bonus. Okej, okay, włączmy jeszcze tutaj rozkaz. Teraz wygląda na to, że z łatwością się tutaj przebiliśmy. Ale i tak, no to musimy... wiecie co? Może wejdźcie do tego miasta. No właśnie. Bardzo chętnie chcielibyśmy przejąć ich zasoby. No i... przejęliśmy. Jej. Dobra, co tutaj mamy? Możemy to zrobić dalej. Mam jeszcze jakieś decyzje. Tutaj możemy to wysłać. No i możemy dalej to zrobić. Więc możemy dostać piekielne kwiaty, żywe kwiaty, muchołapki,
Po prostu zostaniemy kwiatem mordercy. O, to jest chyba najlepsza nazwa. Okej. Okay. Specjalnie nic, no specjalnie nic nie mamy. Resztę też nie mamy. Jest tak, że pokazuje, o, możesz dostać, tylko że kompletnie, ale kompletnie tego nie mamy. To nam nie jest zbytnio potrzebne. Czy koszty tego są aż takie duże? Planning speed resistant target. Nie, spróbujemy sobie to wykorzystać. Okej, okay, dobra, na szczęście to jest tylko political power. Na szczęście. Oraz ci nie są z nimi w wojnie. Czy się są z nimi w wojnie, nie są z nimi. Teraz jest takie pytanie. Czy my możemy jakoś to wykorzystać? Pytanie bardzo zasadne. Ale raczej oni prędzej zginą, niż tutaj się dadzą nam coś. Inicjatywa, organizacja zamiast za 200% HP. Powiem tak, 200% HP bardzo mnie przekonuje. Okej. Okay. O, witam, witam. Aha, okej. Okay. Tutaj pisze nam, że może przywrócić Atisa, ale najpierw musimy tutaj zniszczyć resztę. A jeżeli chodzi o kwiaty mordercy, to są specjalne jednostki, które jak wiecie uwielbiam je dawać, żebyśmy robili. Okej, w takim razie jest pytanie. Ile musimy, dobra, musimy teraz w sumie speedrunować to. Tylko, że nie uda nam się speedrunować tego. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić na czas. Zobaczymy, bo tutaj jest coś takiego, tego, że wydaje mi się, że tego nie da się tam zrobić. Pytanie jest takie, czy w ogóle możemy, mamy szansę, żeby podbić Texas? Wiecie, Texas ma to do siebie, że jest on duży. I jest on straszny. Ale zobaczymy, jak to będzie w kolejnym odcinku, dlatego że skończył nam się czas. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Wyzwanie Troll. No to cześć!